Gość Radia Lublin. Ósma 16. na zegarze. Iwona Kosior. witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Robert Rejda, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej, Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o programie... Dobrze widzieć, związanym z okulistyką i związanym z nauką, edukacją szkolną, ponieważ jest to program wczesnego wykrywania wad wzroku u uczniów szkół podstawowych. Zanim jednak porozmawiamy o samym programie, skąd się wziął i jak przebiega, najpierw pytanie na temat ogólnego stanu wzroku dzieci. Jak sytuacja się prezentuje? Czy, czy wzrok dzieci się pogarsza w dzisiejszych czasach? Jeśli tak, to dlaczego? Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest bardzo ważny temat. My wiemy, że dziecko rozwijające się, które wchodzi w edukację, zaczyna czytać, używać narządów wzroku przez wiele godzin w skupieniu. Szczególnie tutaj ważny jest ten mały druk, drobny druk. Czytamy, piszemy różnego rodzaju, również pomocy. Myślę tutaj głównie o nauce, ale jest też rekreacja. Mamy te smartfony, komputery, w tej chwili. To wszystko wymaga. Wysiłku akomodacji, wywołując skurcz akomodacji, i to są naturalne procesy, które mogą prowadzić do wytworzenia przede wszystkim krótkowzroczności. Ale też, nie zapominajmy, że w wieku dziecięcym. To jest cała gama problemów ze wzrokiem, wady refrakcji, nadwzroczność, astygmatyzm. Może być również dodatkowo już jako efekt, choroba zezowa, również w tym wieku wciąż jeszcze rozpoznawane jest niedowidzenie. Można wymieniać te choroby, oczywiście. My wybraliśmy klasy 1-3 w, szko w szkołach podstawowych, dlatego że wtedy właśnie są te pierwsze efekty nauki. A pamiętajmy oczywiście, nikt o tym nie zapomina, że mamy pandemię i dzieci przez wiele miesięcy y, uczyły się same w domach y, przy pomocy sprzętu komputerowego z bliska i dlatego te procesy są bardzo nasilone. My to widzimy zarówno w naszych gabinetach jako okuliści, ale również y, przeglądając już dane literaturowe ze świata, y, oczywiście na bieżąco y, tutaj, y, Kontrolujemy te kwestie. Widzimy, że na wszystkich kontynentach jest to wielki problem, również społeczny. Krótkowzroczność to jest w cudzysłowie następna epidemia to słowo już nam się znudziło, ale wielu lekarzy będzie powtarzać, ponieważ pandemia spowodowała nasilenie występowania wielu chorób. To również dotyczy dzieci, to również dotyczy wad wzroku, i to niestety taka konsekwencja to w, w późniejszym wieku wiele różnych problemów ze wzrokiem i schorzeń, jeśli nie zbadamy tego problemu, jeśli nie zaczniemy zapobiegać. Skoro już nakreśliliśmy, jak poważny jest to problem, to teraz kilka słów na temat tego, jak zapobiegać pogłębianiu się tym problemom. Na czym polega program Dobrze widzieć i do kogo jest skierowany? Program Dobrze widzieć powstał na styku prac zarówno resortów zdrowia, nauki i edukacji oraz działalności naszego lubelskiego ośrodka. To my Zaproponowaliśmy taki program widząc te zagrożenia, które w tej chwili dotyczą właśnie dzieci, które przez wiele miesięcy uczyły się zdalnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pan minister Przemysław Czarnek oraz szefostwo Ministerstwa Zdrowia odpowiedzieli na naszą gotowość na wstępne inicjatywy i wspólnie utworzyliśmy ten program. On będzie przede wszystkim miał formę badań przesiewowych w szkołach, to Kadra i sprzęt pojadą do szkół, i tam na miejscu będziemy badać nasze dzieci z klas 1/3. Po to, żeby wychwycić w zasadzie wszystkie wzrokowe problemy, bo podkreślam, że ten sprzęt jest bardzo w tej chwili już nowoczesny, bardzo precyzyjny. Poza tym, zakłada badanie z odległości metra. Czyli to nie jest bezpośredni kontakt, to jest ważne ze względów epidemiologicznych również. Dziecko staje w odległości metra, patrzy przez chwilę w taki obiektyw autorefraktometru, tak się ten sprzęt nazywa, i ten autorefraktometr automatycznie pokazuje właśnie, czy dziecko w ogóle ma jakąś wadę. Nie musi, broń Boże, ży życzymy wszystkim, żeby tych wad nie było. I jaka to jest wada? I y, następnie nasz y, zespół, który będzie na miejscu w szkole, y, wprowadzi wszystkie dane do systemu. Y, system automatycznie przekaże dane do, na serwery kliniki i tu będą tworzone analizy. Również będziemy na bieżąco informować ministerstwo. Natomiast na miejscu dziecko uzyska również drogą e-mailową rodzice. To jest cały system opracowany. Informacje, czy dziecko powinno udać się do optyka po okulary, do optometrysty, czy wymagana jest wizyta w klinice ponieważ wada jest na tyle duża, że trzeba wykonać dodatkowe badania. Wiemy już, jak to będzie wyglądało. Sam zaznaczmy też, że jest to pewnego rodzaju pilotaż, który wytyczy ścieżki diagnozowania w szkołach w całej Polsce, ale o tym jeszcze mam nadzieję, że wspomnimy. Najpierw powiedzmy o tym, które dzieci dokładnie z terenu Lublina, Lubelszczyzny wezmą udział w tym programie. W jakim kluczu była, odbyła się rekrutacja do tego programu? Myśmy tutaj. Niski ukłon w kierunku pani kurator pani, i kuratorium. Myśmy wraz z dyrekcjami em, szkół em, niejako utworzyli ten klucz, szkoły zgłaszały się do nas do kuratorium i. Em, Zostało wyłonionych sześć szkół z, Lub z Lublina, z Bychawy, z Jakubowic. Z tego co pamiętam badania będą dotyczyły 900 dzieci i po tym badaniu my usiądziemy, zastanowimy się nad... Zresztą tak jak powiedziałem analizy będą na bieżąco wykonywane przez nasz system komputerowy. Wyniki będą omówione z ministerstwem i wytyczymy oczywiście następne kroki realizacji tego projektu. Warto też wspomnieć na temat samej technologii, która będzie wykorzystana. Przede wszystkim, jak bardzo nowoczesny jest to sprzęt i skąd on pochodzi? To znaczy, to jest sprzęt, który już jest takim najwyższym standardem w tego typu badaniach. Myśmy testowali wiele aparatów i wybraliśmy takie, które są najbardziej precyzyjne, które dokładnie wskazują te same wady, te same warunki chorobowe jak badanie klasyczne. Przypomnijmy, że do badania klasycznego wymagane jest porażenie akomodacji kroplami, dziecko z bliska, niejako zagląda do takiego autorefraktometru. Stąd są zupełnie inne warunki. Tutaj my Oszukujemy w cudzysłowie fizjologię tym, tą odległością metra. Natomiast sprzęt jest najwyższej klasy technologicznie. Myśmy wiele lat temu, jako ośrodek lubelski, też trochę współpracowali, trochę przyglądali się, jak on powstawał w ośrodkach niemieckich w szpitalu okulistycznym w Tybingen w Niemczech, gdzie powstawał, gdzie powstawały te założenia pierwsze. Ale przez dekadę ten sprzęt się bardzo, bardzo rozwinął i w tej chwili jest. Jesteśmy przeświadczeni, że zda egzamin. System ten wykorzystuje także badania na podstawie sztucznej inteligencji. O tym powiemy za chwilę. Na razie słuchaczom radiowym bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Naszym gościem jest profesor Robert Rejak, w Kliniki Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na dalszą część rozmowy zapraszamy na stronę radiolublin.pl oraz na radiowego Facebooka. Wracamy do rozmowy z profesorem Robertem Rejdakiem. Wspomnieliśmy o tym, że do diagnozy będzie wykorzystana sztuczna inteligencja. Jak często sztuczną inteligencję obecnie w medycynie wykorzystujemy? I czy w lubelskim, w lubelskiej medycynie jest już ona powszechnie stosowana? Czy to jest jednak bardziej taka jeszcze nowinka? Sztuczna inteligencja to nowe podejście diagnostyczne które niejako na pewnym etapie yy, yy, pozwala prowadzić diagnostykę bez udziału człowieka. Są to systemy komputerowe, które są w stanie yy, analizować na przykład zdjęcia, yy, które są wynikami badań w okulistyce, yy, niejako wizualizacja to jest podstawa my Potrafimy w tej chwili gałkę oczną obfotografować yy, i to różnorodnymi technologiami, w oparciu o laser, w oparciu o klasyczne zdjęcie, yy, zdjęcie bezczerwienne i tam się yy, niejako yy, Chowa wiele informacji, takich, które są często y, przez lekarza w badaniu fizykalnym y, trudne nawet do dostrzeżenia. Wykazano, że sztuczna inteligencja jest bardziej precyzyjna niż człowiek. Dlatego y, my w tej chwili jest taki w cudzysłowie boom w Europie na tworzenie różnego rodzaju systemów w oparciu o sztuczną inteligencję w okulistyce również i my w Lublinie jesteśmy ośrodkiem pionierskim, który wraz z grupą pana profesora Marka Niezgudki z Warszawy z UKSW tworzy w tej chwili programy, które mają być wykorzystane na przykład w teleokulistyce, w telediabetologii. Ale również właśnie w okulistyce dziecięcej, ponieważ część dzieci, która niejako, u których znajdziemy najpoważniejsze wady, te dzieci będą skierowane do kliniki. Tu właśnie będą wykonane zdjęcia dna oka, i programy sztucznej inteligencji, które w tej chwili powstają, będą. Wychwytywać te najwcześniejsze zmiany. U dzieci my się boimy nowotworów, różnego rodzaju, właśnie takich zmian, bardzo niebezpiecznych dla życia, nie tylko dla zdrowia. Dlatego jest to tak ważne, żeby w tej chwili rozpropagować to podejście, które, jeśli będzie decyzja resortów, będzie wykorzystane w całym kraju, i właśnie stąd program sztucznej inteligencji ma tak wielkie znaczenie. Ale czy to też z drugiej strony nie będzie przeszkoda we wprowadzeniu takiego tego pilotażowego programu na szeroką ogólnopolską skalę? Czy każdy ośrodek, każde województwo jest w stanie zapewnić podobne e, chociażby przyrządy do, do przeprowadzenia takiego badania takich Bo badań? Właśnie po to powstaje ten y, projekt u nas, żebyśmy wypracowali standard. Ten standard y, y, oczywiście po Demonstracji jak jest skuteczny, bo musimy to udowodnić, pokazać. No właśnie choć muszę zaznaczyć, że nie są to dla specjalistów, o których w tej chwili ja mówię, to nie są jakieś wyzwania. Niebotyczne, prawda? To są w tej chwili tworzy się w wielu dziedzinach takie rozwiązania. Te, te rozwiązania działają. Ja właśnie byłem w Niemczech, w Rostoku na kongresie, gdzie dyskutowałem z kolegami z Niemiec na właśnie szczegóły naszego projektu. Oni pewne rzeczy również w podobnym kierunku robią, ale gratulowali. Podejścia i y, zaawansowania naszych prac. Także w tej chwili Dużo się koledzy również z innych krajów od nas mogą nauczyć. Ja podkreślam, że nasze projekty wynikają też z wieloletniej współpracy zagranicznej z ośrodkiem w Stanach Zjednoczonych. Pan profesor Marko Zarbin to taki nasz guru właśnie w dziedzinach telemedycyny, teleedukacji. Także my w zasadzie zbieramy doświadczenia z wielu lat, które w tej chwili już Udało się, jeszcze raz podkreślam, wdzięczność dla resortów, właśnie nauki, edukacji, zdrowia. Udało nam się w tej chwili już przełożyć na praktyczny, poważny, profesjonalny projekt badań przesiewowych u dzieci. Dodam tutaj, że koszt tego projektu to nieco ponad milion złotych. Na jakim etapie jest w tym momencie program w województwie lubelskim? Czy te badania już się rozpoczęły? W tej chwili my zakupiliśmy sprzęt, to wiemy, że to są zamówienia publiczne, to trwa. Również stworzona została już ta tak zwana webowa aplikacja do zbierania danych, ona już funkcjonuje. Ja myślę, że w najbliższych dniach rozpoczną się już te badania przesiewowe. Musimy to oczywiście. Wszyscy muszą być gotowi, dlatego czekamy na tak zwane te postawienie kropki końcowej, bo no nie możemy sobie pozwolić na jakiś fal start. Prawda? Projekt musi być doskonały po to, żeby spełnił zadania. Przypominamy, z tego programu skorzystają, skorzysta grupa około 900 dzieci z klas 1-3, z lubelskich szkół, m.in. Lublin, Świdnik, Bychawa czy Jakubowice Konińskie. Trochę na ten temat, na temat tego programu już powiedzieliśmy. Ciężko w tym momencie pewnie mówić o tym, co dalej, ale jeszcze tak dla podsumowania samej rozmowy na temat programu dobrze widzieć, na jakie efekty liczycie? Przede wszystkim chcemy pomóc rodzicom i pomóc dzieciom. Chcemy spowodować bliższy kontakt właśnie tej grupy. Z okulistą, z służbą zdrowia. Czasami jest to tak, że nagle czy dziecko, czy też rodzic pyta, o jeszcze inne problemy i wtedy może być ukierunkowany, gdzie się udać, prawda. Dwa, my, my troszeczkę prowadzimy wyścig z pandemią. Mamy nadzieję, że będziemy mogli te badania cały czas kontynuować w szkołach. Bo to są procesy dynamiczne, pamiętajmy to. Tu pomagają w ogóle, mówię tu o środowisku, nie tylko o dzieciach, ale o dorosłych, o rodzicach, szczepienia. Szczepmy się, proszę Państwa, drodzy Państwo, jest to tak kluczowe w tej chwili dla zdrowia publicznego, społecznego, wzajemnego zaufania. Często osoba obok, no nie, my jesteśmy zaszczepieni, my zrobiliśmy wszystko, żeby stworzyć tworzyć to bezpieczeństwo, a okazuje się, że osoba obok nie jest zaszczepiona, jest, no, roznosi wirusa i mówiąc kolokwialnie, dlatego to jest niezwykle ważne i tu jest apel. Natomiast wracając do okulistyki, pamiętajmy też, że podstawową profilaktyką to są 2-3 godziny dziennie. Na, w świetle naturalnym. Światło naturalne dla dziecka jest właśnie tym zbawieniem. Dlatego pamiętajmy, żeby nasze pociechy wychodziły na dwór, jeszcze jest ładna pogoda. Dwie, trzy godziny w świetle naturalnym to jest naturalna ochrona dla wzroku i chroni przed rozwojem krótkowzroczności. Skoro już zahaczyliśmy o temat pandemii, to myślę, że też warto na koniec naszej, naszej rozmowy trochę odejść od kwestii samego, samej troski o wzrok dzieci, dzieci w wieku szkolnym. Ale może pokućmy się o taką refleksję też, jak ten czas pandemii wpłynął na nasz wzrok i nasze podejście do troski o, o wzrok. Bardzo dziękuję za to pytanie, pani redaktor. Jest to wielki problem. Zachacza o właśnie szczepienia, o których już mówiłem, bo z jednej strony sam fakt izolacji spowodował, że nasi szczególnie starsi pacjenci, seniorzy, z lęku przed właśnie infekcjami prawdopodobnie ja to tak tłumaczę zwlekają z wizytą u specjalisty, u okulisty. Zwlekają z poddaniem się zabiegom i operacjom. Takim sztandarowym przykładem jest na przykład operacja zaćmy. Ja, jak zaczynałem swoją karierę grubo ponad 20 lat temu, pamiętam sytuację, kiedy obłocznie niewidoma osoba przychodziła, prowadzona przez rodzinę do szpitala i to niewidoma z powodu zaćmy. W tej chwili te czasy wróciły, i my obserwujemy takie przypadki, kiedy osoby już tak długo przeczekały w domach, zwlekając z zabiegiem operacyjnym, że przychodzą do nas teraz, właśnie już nie widząc. Dlatego apeluję, żeby właśnie szczepienia pomagają w tym bezpieczeństwie sanitarnym i epidemiologicznym, a drugi krok to zgłaszajmy się do specjalistów i nie należy odwlekać decyzji dotyczącej operacji mówię tu też o powikłaniach cukrzycy na przykład czy chorobach siatkówki czy też z wyrodnieniu plamki żółtej związanym z wiekiem gdzie mamy w tej chwili programy lekowe uruchomione przez właśnie NFZ przez Ministerstwo Zdrowia one działają świetnie pod warunkiem że wcześniej się zgłosimy do lekarza o programach dotyczących zarówno leczenia, jak i profilaktyki chorób wzroku prowadzonych przez lubelską klinikę okulistyki już wielokrotnie wspominaliśmy na antenie Radia Lublin i wspominać będziemy, więc odsyłamy do tych informacji, będziemy także informować na bieżąco o postępie w programach. W programie dobrze widzieć. Jeszcze dodam tylko, że jest to jakby jedna z czterech, jeden z czterech elementów programu zapowiedzianego przez ministra edukacji i nauki, ministra Czarna, Czar, Czarnka dotyczącego. Pomocy wychodzenia dzieciom z tego czasu pandemii. Na ten program składają się także dodatkowe zajęcia SWF-u czy uruchomienie dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach, no i badania dotyczące wad wzroku. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Robert Rejda, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej, Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia Państwa. Ja nazywam się Iwona Kosior i również dziękuję za uwagę.